Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Ostatnie godziny korekty na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czy to ostatnie godziny korekty na giełdach? Dzisiejsza sesja jest sesją dość ciekawą, ponieważ nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych ze świata. Rynek pokaże nam więc sentyment, jakie są nastroje na samym początku nowego tygodnia, a dopiero jutro o godzinie 14.30 poznamy super istotne, ważne dane makroekonomiczne o inflacji CPI ze Stanów Zjednoczonych, które będą miały ogromny, wręcz gigantyczny potencjał do zmian na praktycznie wszystkich aktywach, wszystkich klasach aktywów, wszystkich instrumentach finansowych, ponieważ rynek będzie czekać na wszystkie informacje, które będą potwierdzały nową, ważną tendencję dla światowej gospodarki, jaką jest dezinflacja. Jeżeli sygnały płynące z gospodarki amerykańskiej będą potwierdzały tezę o dezinflacji, to automatycznie znowu cofną się oczekiwania co do bardziej agresywnych podwyżek stóp procentowych banków centralnych, a to będzie wielka pożywka dla wszystkich aktywów związanych z ryzykiem. I odwrotnie, jeżeli dane ze Stanów Zjednoczonych o inflacji, które poznamy jutro, nie będą potwierdzały tezy, że dezinflacja postępuje, to w takiej sytuacji będziemy jeszcze bardziej czekać na wszystkie sygnały dotyczące bardziej agresywnych podwyżek stóp procentowych przez banki centralne, a to w naturalny sposób będzie działało przeciwko ryzyku i te tendencje, które są obserwowane od tygodnia na rynkach finansowych, ponieważ giełdy spadają, mamy do czynienia z umocnieniem amerykańskiego dolara, osłabiają się surowce, rynki emerging markets także tracą na wartości, te tendencje ulegną przyspieszeniu. Dlatego też dla rynków światowych jutro, wtorek, godzina 14.30, raport o inflacji ze Stanów Zjednoczonych będzie tak istotny i niezwykle ważny. Czy to ostatnie godziny korekty na giełdach, a może jest to tylko przypadek i przystanek w tendencji spadkowej, która narodziła się tydzień temu na rynkach finansowych? O tym wszystkim dowiemy się jutro, a dzisiejsza sesja będzie nam pokazywała, jaki jest sentyment na giełdach i w którą stronę inwestorzy już zaczynają się pozycjonować pod jutrzejszy raport o inflacji. I pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, jak teraz w korekcie tkwi Nasdaq. Indeks giełdowy ma wsparcie w rejonie 12 tysięcy punktów, więc dopiero spadek poniżej tego poziomu zmieniłby sytuację techniczną indeksu. Natomiast jak widzimy, jesteśmy bardzo daleko od tego poziomu. Dlatego też sytuacja techniczna jednoznacznie sygnalizuje, że indeks technologiczny ma ochotę na dalsze wzrosty. Po tym, jak zakończy się ta krótkoterminowa korekta, którą teraz obserwujemy na rynkach finansowych. Co prawda indeks Standard & Poor's spadł poniżej poziomu 4100 punktów, jednak spadek poniżej tego poziomu na zamknięciu świecy tygodniowej nie był jakiś taki bardzo przekonywujący. Co prawda możemy się cofnąć w rejon 4000 punktów, ale wygląda na to, że to będzie wszystko, na co będzie stać popyt, będzie stać tych wszystkich, którzy sprzedają akcje na giełdach papierów wartościowych. Wygląda na to, że spółki z indeksu Standard & Poor's pokazują siłę i taki jest moim zdaniem wydźwięk świecy tygodniowej, która była w poprzednim tygodniu utworzona. Najlepiej, zdecydowanie najlepiej spośród wszystkich giełd papierów wartościowych rynków rozwiniętych zachowują się dwa indeksy. Indeks FTSE 100 z Londynu oraz indeks Nasdaq oraz indeks DAX. Indeks DAX cały czas walczy o poziom 15300 punktów, który pełni rolę punktu odniesienia, ale w krótkim terminie, a dopiero spadek poniżej 15000 punktów zmieniłby sytuację techniczną. Natomiast to, że cały czas walczymy w okolicach 15300 punktów,
jest moim zdaniem sygnałem, że popyt na ryzyko ma cały czas ochotę atakować i jeżeli jutrzejszy da raport o inflacji pokaże, że ta inflacja spada, że procesy dezinflacyjne postępują, to myślę, że jest ogromna szansa, że indeks DAX spróbuje silnie i dynamicznie nawrócić do tendencji wzrostowej i być może przed danymi z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych za luty, który poznamy w okolicach 10 marca, będziemy już na maksimach wszechczasów indeksu DAX. Osobiście spodziewam się, że jest około 65% prawdopodobieństwa, że jutro po danych indeksy giełdowe i rynki związane z ryzykiem będą nawracały do tendencji wzrostowych, a tylko 35% szansy na to, że tendencje spadkowe będą na całym ryzyku, na całym świecie będą kontynuowane. Więc jestem bykiem i nastawiam się na nawrót tendencji optymistycznych na giełdach papierów wartościowych. A to, co moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo, że w pierwszej kolejności rynki emerging markets zaczną być kupowane, to zachowanie indeksu giełdowego w Hongkongu, który dzisiaj zaskakująco optymistycznie rośnie, potwierdzając dolne ograniczenie 4-miesięcznego kanału wzrostowego, co jest widoczne na wykresie. No i gdyby nie rozpatrywać czynników makroekonomicznych, jakichś wydarzeń, które mają duże znaczenie dla giełd papierów wartościowych, to można by z dużą dozą śmiałości stwierdzić, że zaczyna się odbicie od tego dolnego ograniczenia, dolnej krawędzi kanału wzrostowego, a to byłaby dobra informacja. Dlatego też spodziewam się raczej optymistycznego niż negatywnego otwarcia na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, ponieważ zaczynam coraz bardziej usilnie twierdzić, że giełda papierów wartościowych w Warszawie potwierdza nastroje i tendencje, które są wcześniej, kilka godzin wcześniej obserwowane na giełdach w Chinach. Wniosek jest taki, że to kapitał międzynarodowy steruje teraz rynkami emerging markets, więc jeżeli giełda w Hongkongu spada, to spadać też będzie warszawska giełda papierów wartościowych. A jeżeli popyt na ryzyko pojawia się na giełdzie w Chinach, to powinien pojawić się także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Więc jeżeli dotrwamy na tych poziomach na zamknięciu handlu na giełdzie w Hongkongu, więc myślę, że lekki optymizm także się dzisiaj pojawi na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. To jest oczywiście hipoteza, którą będziemy testować, którą będziemy sprawdzać w praktyce. Jednym z głównych rynków, na które będziemy patrzeć dzisiaj, jutro i przez cały ten tydzień, to są oczywiście amerykańskie obligacje, czyli rynkowa stopa procentowa. I jak widzimy, dzisiaj o poranku rentowność przekracza poziom 3,70 i teoretycznie powinna dać nam wyprzedaż ryzyka, ale giełda papierów wartościowych na Wall Street zachowuje się w taki sposób, jakby już te poziomy rentowności były uwzględnione w cenach, a to jest bardzo dobra wiadomość dla ryzyka, ponieważ jeżeli coś nie chce spadać, będzie to oznacza, że będzie rosnąć. Dlatego też moim zdaniem jest większe niż 50% prawdopodobieństwo, że po jutrzejszych danych makroekonomicznych generalnie rynki zaczną rosnąć i pod koniec tego tygodnia będziemy wyżej niż miało to miejsce, jakie miały to miejsce zakończenia w ostatni piątek. I teraz także punktem odniesienia są implikowane stopy procentowe. Dla lipca 2023 roku implikowana stopa procentowa dla Stanów Zjednoczonych wynosi już prawie 5,19, więc od danych makroekonomicznych z rynku pracy, które poznaliśmy nieco ponad tydzień temu, widzimy, że wzrost tej implikowanej stopy procentowej wynosi już grubo ponad 30 punktów bazowych, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. To pokazuje, jak bardzo teraz rynek jest wyczulony na wszystkie dane, wszystkie informacje, które mogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy banki centralne będą cały czas agresywne, czy też szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie tworzony na naszych oczach, a w perspektywie końcówki tego roku będziemy już oczekiwać następnych pierwszych obniżek stóp procentowych i rozpoczęcia nowej fazy cyklu polityki monetarnej, czyli łagodzenia restrykcyjnej polityki monetarnej. I dla porównania dane dla strefy euro i widzimy tutaj, że szczyt cyklu ma być we wrześniu 2023 roku na poziomie 3,51 i to także są punkty odniesienia dla oceny szansy i siły podwyżek skali zmian polityki monetarnej dla strefy euro i w tym wypadku także
Na przestrzeni ostatnich kilku dni implikowana stopa procentowa podwyższyła się o 20 punktów bazowych. To także daje nam potencjał do zwiększenia oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych o jedną klasyczną ćwiartkę, czyli 25 punktów bazowych w podwyżkach. To są punkty odniesienia, będziemy do nich wracać w kolejnych dniach, popatrząc, jakie zmiany wniosły dane o inflacji, które mają potencjał, by korekta, którą obserwujemy, miała już ostatnie godziny swojej historii. Patrzymy na amerykańskiego dolara, ale jak widzimy na indeksie dolarowym od kilku dni mamy raczej zatrzymanie tej tendencji na rzecz umocnienia amerykańskiego dolara, ale względem euro mamy zmianę sytuacji techniczną, ponieważ rynek wychodzi dołem z tego kilkutygodniowego kanału wzrostowego, a to jest zachęta do przyspieszenia tendencji spadkowej, do wydłużenia jej w czasie. Rynek nie czeka na dane o inflacji, a to jest raczej zachęta do tego, żeby jeszcze przed tymi danymi jeszcze niżej zszedł ten euro-dolar, dlatego też rośnie prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji w dół ku wsparciom, które z analizy technicznej wynika. Najbliższe są dopiero w rejonie 1,05. Nie udało się także przebić wsparć na parze dolar do jena, zachowanie rentowności, które rosną i oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara na indeksie faworyzuje scenariusze prowzrostowe na wszystkich parach związanych z jenem, ale przede wszystkim na dolar-jenie, ponieważ rynek w sytuacji tego, że rosną rentowności amerykańskich obligacji, oznacza to, że zmniejsza się atrakcyjność jena japońskiego i to jest fundamentalne wytłumaczenie, dlaczego jen zachowuje się w takiej sytuacji tak słabo. Zachowanie indeksów giełdowych jest powielane przez zachowanie Bitcoina. Najbardziej popularna kryptowaluta utrzymuje się poniżej poziomu 22 300 dolarów, dlatego też scenariusze prowzrostowe w krótkim terminie są w tym wypadku także faworyzowane, ale Bitcoin zachowa się tak samo jak wszystkie inne aktywa związane z ryzykiem pojutrzejszych danych o inflacji. Dlatego nie przywiązywałbym się aż tak bardzo do tego, że spadliśmy poniżej tego poziomu 22 300 dolarów. To jest tylko krótkoterminowy sygnał, że lekką przewagę ma podaż i że sytuacja krótkoterminowa, ale tylko krótkoterminowa, raczej faworyzuje scenariusze prospadkowe, a pojutrzejszych danych o inflacji wszystko może się zmienić. Zachowanie rentowności amerykańskich obligacji oraz zachowanie amerykańskiego dolara to poza dolar jenem także sygnał co do potencjalnych zmian na cenie złota. Rosnących rentowności bardzo nie lubią byki na złocie, dlatego też mamy potwierdzenie ostatniego cofnięcia na cenie złota. Utrzymywanie poniżej poziomu 1900 dolarów faworyzuje scenariusze prospadkowe, warto być tego świadomym, więc zagrożeniem dla byków w złocie są rosnące rentowności amerykańskich obligacji, ponieważ jeżeli inwestorzy, którzy rozpatrują inwestycje w bezpieczeństwo, mają do dyspozycji amerykańskie obligacje i inwestycje w złoto, to w naturalny sposób wybierają amerykańskie obligacje, ponieważ amerykańskie obligacje płacą odsetki, a złoto nie płaci żadnych odsetek, plus za fizyczne jego przetrzymywanie trzeba płacić. Dlatego też złoto jest w odwrocie, kiedy rentowności rosną, a amerykański dolar się umacnia. I oczywiście negatywne sygnały płyną także dla ryzyka na giełdach ze strony miedzi, ponieważ nie udało się wrócić nad poziom 9000 dolarów. Ten poziom 9000 dolarów będzie także pełnił funkcję odniesienia podczas dzisiaj całego tego tygodnia, więc jutro, jeżeli będziemy rozpatrywać, czy popyt na ryzyko wraca, patrzmy także, co się będzie działo względem tego poziomu 9000 dolarów. I jeżeli chodzi o surowce, obserwujemy, że ropa naftowa żyje po prostu swoim własnym życiem. W poprzednim tygodniu wróciliśmy w okolice 77 dolarów, czyli w miejsce, gdzie mamy oś symetrii horyzontu cenowego między poziomami 70-72 dolary jako wsparcie, a góra 80-82 dolary na ropie WTI. I po prostu czekamy na następny impuls, na następny czynnik, który wybije rynek z konsolidacji na chwilę obecną, dopóki Amerykanie uzupełniają
strategiczne zapasy ropy naftowej, to myślę, że są marne szanse na to, że przebijemy te wsparcie całej strefy 70 do 72 dolarów. Tam Amerykanie określili już wcześniej, że będą odnawiać właśnie te strategiczne rezerwy ropy naftowej. Teraz dział poświęcony polskim aktywom. Ponieważ nie ma dzisiaj ważniejszych danych, w ogóle nie ma żadnych ciekawych danych ze świata, ale poznamy o godzinie 14 dane o rachunku bieżącym dla Polski. Dane mogą mieć znaczenie, ponieważ w ostatnim czasie mamy wyraźne polepszanie rachunku bieżącego i danych makroekonomicznych z Polski. To jest dobra wiadomość i zobaczymy, czy w tym, czy za grudzień dane, które poznamy dzisiaj, także będą lepsze niż zakładały prognozy. Im mniejszy deficyt oczywiście, tym lepiej dla krajowych aktywów, zwłaszcza dla złotego. Rentowności polskich obligacji zachowują się podobnie do tych, jak do tych amerykańskich, ale oczywiście poza czynnikiem światowym, czyli danymi o inflacji dla Stanów Zjednoczonych, w tym tygodniu mamy do dyskontowania przez obligacje super ważne dane z Polski i będą to dane o inflacji w styczniu dla naszego kraju, które poznamy w środę. W środę dane będą decydowały o tym, co się będzie działo na polskich obligacjach w perspektywie następnych 2-3 tygodni. Dlatego też bądźmy bardzo czujni właśnie na to, co się wtedy wydarzy. Rynek krajowej waluty jest w korekcie. Ewidentnie została wybita konsolidacja górą i w poprzednim tygodniu rynek sygnalizuje, że ma ochotę na przejście przez poziom nawet 4,80, jeżeli korekta na euro-dolarze będzie kontynuowana. I oczywiście największa dynamika jest na parze dolar do złotego i w tym wypadku wyjście nad poziom 4,50 pozwoli realnie myśleć o wzrost o kolejne 10 figur w okolice poziomu 4,60. Korelacja między zachowaniem złotego a euro-dolara jest niezwykle silna, więc te dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych będą miały także gigantyczne znaczenie dla rynku krajowej waluty. Plus w kolejnym dniu dane o inflacji także będą napędzały jeszcze bardziej tendencje przeciwko krajowej walucie albo na rzecz krajowej waluty, czyli od euro-dolara wszystko zależy, co się będzie działo na rynku złotego i oczywiście także na giełdzie papierów wartościowych, ponieważ te przełożenie ma także miejsce i widać powiązanie zachowania warszawskiej giełdy papierów wartościowych z zachowaniem ryzyka na całym świecie. Natomiast tak jak już powiedziałem, to, że giełda papierów wartościowych w Hongkongu dzisiaj lekko rośnie, generuje hipotezę o tym, że nie powinniśmy dzisiaj się bać sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a indeks WIG20 ma potencjał ku temu, żeby spróbować lekko rosnąć, oczekując z optymizmem na te dane o inflacji, które poznamy jutro. Czy to teraz mamy ostatnie godziny korekty na giełdach? Bądźmy bardzo czujni, ale mamy pierwsze sygnały, że faktycznie tak się może dziać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę wielkiej stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.